Cześć, witam. Dzisiaj taki niecodzienny filmik. Tydzień temu miałem frajdę uczestniczyć w czwartym spotkaniu ekspertów w Poznaniu. Spotkali się tam fachowcy z reumatologii, z zakresu reumatologii, ortopedii i fizjoterapii. Naprawdę było bardzo fajnie, spotkanie było na ekstra super poziomie. I to co dzisiaj, to chcę zaprezentować tę właśnie prezentację, którą pokazywałem w Poznaniu na temat zabiegi i urazy. Dla każdego fizjo, który pracuje w ortopedii, myślę, że warto wiedzieć, co to jest zabieg, jakie są tego konsekwencje i porównać do urazu. Według wszystkich danych, jakie są w literaturze i moje doświadczenie kliniczne mówi, że właściwie to są jednakowe konsekwencje, komplikacje i nawroty problemów wynikające z zabiegu, jak również z urazu. Dotyczyło to przede wszystkim tutaj stawu kolanowego. I jedno jeszcze pytanie, które sobie zadałem i zadałem publice, to czy dzisiaj rehabilitacja jest rzemiosłem czy sztuką? Generalnie jakby moja opinia idzie w tym kierunku, że jeżeli mamy taki typowy zabieg typu ACL na kolanie, no to to jest rzemiosło. Fizjoterapeuta ma poukładany protokół, idzie według pewnych określonych schematów. Natomiast jeżeli po roku przyjdzie pacjent z bólem kolana wynikającego z poprzedniego urazu czy zabiegu, to to zaczyna być już zabawa, sztuka. Nie ma jednego schematu postępowania. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o zabieg i o uraz, to jest pierwsza konsekwencja zdecydowanie dotycząca obu tych problemów. To są blizny. Jeżeli wokół stawu kolanowego mamy bliznę, nie ma innego odwrotu niż zmiana osi obrotu. Z jednej strony robi się ciasno, z drugiej strony się luźno. Koniec, kropka, do końca życia mamy staw zmniejszoną, mamy kongruencję. I teraz im dłużej od tego zabiegu, tym bardziej zmieniają się napięcia mięśniowe. Jedne mięśnie się robią nadaktywne, drugie nieaktywne. Jest albo staw zdecentrowany, albo hipomobilny. I przede wszystkim zaczynają się tkanki zmieniać swoje napięcie w tak zwanym end range of motion, czyli w końcowym zakresie ruchu. I w tym momencie ten staw nie ma opcji, żeby był stabilny. I te problemy od stawu kolanowego wędrują powoli w górę i powoli w dół. Im dłużej od zabiegu, tym więcej segmentów jest istniejących ze zmienionym napięciem wokół stawu. I tutaj tak schematycznie pokazuję dwie możliwości, z którymi się napotykam w klinice. Jeżeli mamy ciasno z jednej strony, to z jednej strony zaczyna się ten zakres końcowy, zaczyna się zmniejszać, aktywność mięśni przenosi się w środek, natomiast albo z drugiej strony robi się luźno i cały zakres przenosi się w drugą stronę, albo z kolei z obu stron robi się ciasno i staw się zagęszcza, kompresuje, robi się hipomobilny, słabo odżywiony i taki staw nigdy nie będzie później mógł prawidłowo funkcjonować. W związku z tym każdy terapeuta czy trener w odniesieniu do urazów czy do zabiegów ortopedycznych powinniśmy dążyć maksymalnie do odtworzenia pełnego, ale końcowego zakresu ruchu. Jeżeli chodzi o staw kolanowy, no to u nas generalnie od kilku lat króluje w kierunku zgięcia gaping, czy couch stretch połączony z gapingiem i z rotacją w stawach biodrowych, żeby odtworzyć prawidłową rotację w stawie kolanowym. W kierunku wyprostu i luzowania torebki stawowej nazywamy to ćwiczenie luzowanie bądź strzepnięcie w stawie kolanowym. Zdecydowanie musimy ćwiczyć tkanki w stawie kolanowym w końcowym zakresie zgięcia, kiedy rzepka tak czy inaczej nie ma innej opcji, tylko być na swoim miejscu scentrowana. Wtedy uzyskujemy prawidłowe napięcie tkankowe, czy przysiad głęboki z różnego rodzaju wariantami. I nie zapomnijmy też, tak jak hamstring my trenujemy bardzo często ekscentrycznie i to jest klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o tylną powięź, tak również warto pamiętać i często trenować czworogłowy, obunóż bądź jednonóż ekscentrycznie. Preferuję, żeby uzyskać po luzowaniu staw kolanowy, tak zwany martwy ciąg, ale często stosuję ten slant board w celu podkreślenia przeprostu w stawie kolanowym. Ale tu pokazuję
dwa przypadki, gdzie może być zupełnie odwrotnie. Ból kolana w tym pierwszych slajdach to był początek lawiny problemów w górę i w dół. A tu może być odwrotnie. Ból kolana jest końcowym fragmentem problemu, który się zaczął kilka miesięcy czy kilka lat w innym obszarze. Tu jest na tym zdjęciu jest osoba, która biega zawodowo i 3 miesiące przed pojawieniem się w naszym centrum przeszła zabieg operacyjny na prawostronną przepuklinę pachwinową laparoskopową, więc żaden problem, po 2-3 tygodniach można wrócić do biegu. Ale zwróćcie uwagę, jakie jest różne położenie klatki piersiowej podczas middle snatch, czyli fazy podparcia na prawej kończynie i na lewej kończynie. Prawy bark jest zdecydowanie obniżony po prawej stronie. I między innymi spójrzmy też na to, jaki jest kąt valgus w stawie kolanowym lewym i prawym. W prawym mamy 10 stopni kąt koślawienia, w lewym mamy tylko 3 stopnie. Na lewej kończynie, jak się podpiera, to kąt opadania miednicy jest w granicach 6 stopni, a po prawej stronie, jak się podpiera, to mamy 9 stopni. 10 stopni jest przywiedzenie w stawie biodrowym kończyny prawej i lewej. I teraz zastanówmy się, co grane, a wcześniej nie było bólu i dodatkowo jeszcze warto nadmienić, że ta osoba była leczona przez miesiąc na ból kolana, czyli lokalnie. Natomiast patrząc na jej historię, na ten wywiad, to warto sobie uprzytomnić, że początkiem problemu w kolanie było osłabienie pozabiegowe mięśni tułowia po prawej stronie. Przesunęło się obciążenie na staw biodrowy. Staw biodrowy w końcu krzyknął: nie mogę tego znieść, i skutek było przeciążenie stawu kolanowego. W związku z tym leczenie takiego przypadku musi się rozpocząć od tułowia. I wreszcie kapitalny przykład, kolejny, intuicyjne wyleczenie tego chłopaka, 13-14-letni chłopak, średnio aktywny, po biegu odczuwa ból na lewej gęsiej stopce, tu jest zaznaczone to kółko. Okej, leczenie problemu przy gęsiej stopce nie stanowi żadnego problemu generalnie dla terapeuty. Było nacelowane leczenie, ten ból szybko schodził, ale jedno pytanie, dlaczego lewa kończyna, a nie prawa? I intuicja podpowiedziała mi: sprawdź wskok na skrzynię. I zobaczmy, jak fajnie widać, tutaj po lewej stronie jest w tempie zwolnionym jego wskok i faza lądowania. Jak widać wyraźnie, jak ciągnie wyżej prawe biodro, prawe kolano jest wyżej niż lewe, prawa stopa jest wyżej niż lewa. Tu na tym zdjęciu widać wyraźnie, jak prawa stopa jest ustawiona ukośnie, lewa już jest podparta w kontakcie i jak to zobaczyłem, to sobie uprzytomniłem, że coś musiało się stać wcześniej z prawą kończyną, skoro mózg unika obciążania i opóźnia obciążanie prawej nogi. I okazało się z wywiadu, że 2 lata wstecz miał skręcenie prawego stawu skokowego, co ewidentnie potwierdza tylko jak całe doświadczenie, że po skręceniu stawu skokowego ten obraz ukośnie opadającej stopy to jest dowód na to, że osłabiony, nieaktywny jest strzałkowy długi i prawa kończyna z opóźnieniem dotyka o podłoże. Stąd leczenie lewego kolana powinno się rozpocząć od aktywacji prawej kończyny i zapewnienia mózgu, że ta prawa kończyna już jest zdrowa. I tu kilka tylko zdań na zakończenie, jeżeli chodzi o ból kolana. Zdecydowanie dzisiaj mamy tendencję do tego, żeby terapia ruchem to jest podstawowe. Wszystkie inne terapie pasywne są nierekomendowane. 2018 rok również potwierdza to, że first line terapia to jest terapia ruchem, te pasywne terapie te są niepewne. I wreszcie tutaj też może w tym filmiku poruszę, kiedyś to już nadmieniałem, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wyizolowania VMO albo VL. Powinniśmy po prostu retrenować mięsień czworogłowy, począwszy od odzyskania pełnego zakresu ruchu. I przypominam tutaj zdecydowanie, to już stare dzieje, 1970 rok poprzedniego wieku, jak zostały opublikowane tak zwane 4 prawdy Menela,
które mówią wyraźnie, że na niesprawnym stawie kolanowym, na jakimkolwiek niesprawnym stawie nie odtworzymy siły, a możemy tylko pogłębić istniejący problem. Stąd konkluzja jest taka, że najpierw odzyskajmy pełen zakres ruchomości i ślizgi stawowe, a dopiero później wzmacniajmy na sprawnym stawie mięśnie przebiegające wokół stawu kolanowego. W związku z tym, jeżeli masz OA, czyli osteoartritis wokół stawu kolanowego, to ćwicz, nie odpoczywaj. Ćwicz i zacznij biegać. I konkluzja jest prosta. Jeżeli pacjent ma problemy wokół stawu kolanowego, to go leczmy ruchem. Jest takie powiedzenie, że urazy, problemy narządu ruchu leczmy ruchem. I wreszcie tu chciałbym na sam ostatni tylko slajd, to jest tak zwany, na całym świecie ortopedycznym jest tak zwany program GLAD, znany, kupowany wszędzie, nic prostszego, Good Life with Osteoarthritis in Denmark, pani profesor Rose, pod jej kierunkiem został stworzony ten program dla wszystkich osób ze zmianami zwyrodnieniowymi wokół stawu biodrowego czy kolanowego, po prostu ruszaj się. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym filmiku.